Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny poradnik na moim kanale. Jest on co prawda nagrywany na save'ie z serii Hof Bergman, ale dzisiaj nie będziemy się tutaj zagłębiali w to, co się dzieje na serii Hof Bergman. Tego dowiecie się w kolejnym odcinku, który będzie ze żniw. A w tym odcinku pokażę wam, jak sobie wyprodukować śrutę na mapie Hof Bergman. W wersji 1.006.2. Także pierwszy krok, no to oczywiście napełniamy sobie przyczepę, czy czym tam będziemy chcieli wieść. No i jedziemy. Jedziemy nie na swoje gospodarstwo, nie do żadnej maszyny, której możemy produkować tak jak u siebie, tylko jedziemy do młyna. Młyn na tej mapie znajduje się, że zaraz pokażę, w którym miejscu. Młyn znajduje się na mapie Hof Bergman w tym miejscu, czyli no niedaleko do gospodarstwa. Droga nie jest długa. Także jedziemy. Śruta jest na tej mapie jak na razie potrzebna tylko do jednej rzeczy, czyli do karmienia świń. Na mapie Hof Bergman koło, obok miejsca, gdzie hodujemy świnie, obok chlewni tej na gospodarstwie, mamy fertymixer, chyba nazywa taka maszyna jak do produkcji CMR-u, taki mieszalnik, pasz, tylko do niego nasypujemy właśnie ziemniaki oraz śrutę i z tego powstaje nam, oczywiście w odpowiednich proporcjach, z tego oczywiście powstaje nam karma dla świn. Jeśli chodzi o serię Hof Bergman, no to właśnie na moim kanale, no to właśnie dlatego jadę przerobić tą pszenicę na śrutę, ponieważ właśnie po to została skoszona. Niecały rok leżała w silosie, ale tam jest sucho, więc nic się nie stało. No i po zbiorach ziemniaków, czyli na jesieni, będziemy rozpoczynali hodowlę świń. No więc można już się pomału przygotowywać. O, właśnie zeszła nam wilgoć, czyli będziemy mogli rozpocząć żniwa. Bardzo się cieszę. Ponieważ właśnie padał deszcz z rana i niestety czekaliśmy długo, ale już nie wyjechaliśmy na żniwa. No, młyn macie tutaj. Jak widzicie, dojechaliśmy. Wow, to nie przejechałem. W młynie macie dwa miejsca, dwa takie sypy. Musicie pamiętać, jeżeli chcecie sobie przerobić właśnie żyto na mąkę lub pszenicę na śrutę, to używacie tego sypu, który jest tutaj tak pod kątem zamontowany. Jeśli natomiast chcecie sprzedać jakieś zboże, to tutaj macie osobną rampę i jest ono sprzedawane tutaj. Także jest to również ważne, aby tego nie pomylić. Dobra, zobaczmy teraz, jaki tutaj mamy kierunek w ładunku. Zmienimy sobie na stronę lewą. I jak usłyszeliście taki dźwięk, właśnie młyn zaczął pracować. No i teraz macie dwie możliwości. Albo możecie chcieć, aby wam się już przerobiona śruta pojawiła tutaj w takich workach, w big bagach po prostu. Albo możemy się wsypać bezpośrednio na przyczepę tutaj z tej rury. Ja wolę, abym się wysypał na przyczepę, ponieważ już przyjechałem tutaj z przyczepą. No więc cofnę sobie tutaj.
i poczekam do momentu, kiedy młyn przerobi moją pszenicę na śrutę i wtedy się spotkamy ponownie. Tutaj w młynie mamy dwa stanowiska, na których możemy zobaczyć panel, który nam pokazuje właśnie status naszej pracy. Tutaj mamy takiego pana i obok niego pokazuje nam się panel, gdzie widzimy, że ile jest wsypanego tego materiału, a ile jest jeszcze do przerobienia. No i oczywiście ile mamy do przerobienia, a ile już jest zostało wyprodukowane tej śruty. Natomiast tutaj, w tych drzwiach, mamy punkt służący nam do czegoś innego. Tu mamy kolejny panel. Ten panel służy nam do produkcji mąki żytniej. No ale oczywiście z tego teraz nie korzystamy, więc tutaj wszystko jest na zero. Także widzimy się wtedy, kiedy to wszystko produkuje. Śrutę zbożową możemy odbierać albo jakimiś partiami, albo oczywiście wszystko naraz, jeśli mam jakąś dużą przyczepę. Ja teraz pojadę dosypać tutaj jeszcze więcej pszenicy, aby śruta się produkowała dalej. A teraz pokażę Wam, jeśli chcemy na przyczepę załadować tą śrutę, to podjeżdżamy pod tutaj tą rurę, która wystaje z budynku i wciskamy przycisk R. Niestety niewiele się tego napełniło. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ta tekstura śruty zbożowej. Dość fajnie. Oczywiście jest to field type, który jest na tej mapie, dlatego jest dodany przez tą mapę, dlatego możemy śrutę zbożową przechowywać we wszystkich tych silosach, które mamy na gospodarstwie. Ależ to hałasuje. Teraz pokażę Wam jeszcze, o czym mówiłem wcześniej. To oczywiście, jeśli chodzi o ten Fertimixer, to chodziło mi o tę maszynę. Mamy tutaj właśnie śrutę zbożową oraz ziemniaki. Są potrzebne, aby wyprodukować sobie paszę dla świń. Oczywiście wszystkie te silosy, o których mówiłem, czyli ten silos, który jest tutaj. A także tamten przed gospodarstwem. No i wszystkie tego typu silosy obsługują śrutę zbożową. Wydaje mi się, że ten silos, z którego pobierałem pszenicę, ten na zboża, nie obsługuje tej śruty. No ale macie silo Hopera i właśnie te silosy, które dadzą radę. Także jeśli ten poradnik Wam się podobał i był Wam pomocny, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie, cześć.